Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pan, a ten odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie, dlatego że wczoraj zostałem oskarżony o kradzież filmu. Na początku powiem wam o co dokładnie chodziło, później przedstawię niezbite dowody jak to wygląda z mojej strony, tak żebyście wiedzieli co tworzę, dla kogo tworzę i w jaki sposób. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do meritum. Wczoraj wrzuciłem film Farming Simulator 25, jak powinien wyglądać. Zostałem oskarżony przez Nocura o to, że ukradłem jego materiał. Jak to wyglądało? Zobaczcie w takim razie na komentarz, który właśnie Nocur opublikował. Jeżeli chcecie sobie go przeczytać, to proszę bardzo zatrzymajcie film. Ja do niego będę się odnosił w dalszej części materiału, więc wtedy na spokojnie jeszcze do tego wrócę. W każdym razie przedstawię fakty, jak to tutaj wyglądało. Mój film został opublikowany 23 stycznia o godzinie 15, natomiast film Nocura, do którego on się odwołuje, wyglądał o w ten sposób. Był on opublikowany dwa tygodnie wcześniej. Niestety nie pamiętam dokładnie kiedy, ponieważ, no cóż, ja Nocura nie oglądam, więc siłą rzeczy nie miałbym możliwości tak naprawdę skopiowania tego filmu, ale zaraz przedstawię niezbite dowody, że to jest fizycznie niemożliwe. Przede wszystkim... Film, który tutaj został przez Noczura opublikowany jako taka luźna polemika, bardzo dużo zdobył wyświetleń. Bez dwóch zdań trzeba to przyznać, 116 tysięcy wyświetleń w ciągu dwóch tygodni to jest rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę, inne filmy wrzucane w tym właśnie okresie. 6, 6,5, 2011, 15 starsze filmy, a ten ma 116 tysięcy. Więc jak najbardziej rozumiem, że mógł się tutaj Nocur troszkę zdenerwować, że nagle ja dwa tygodnie później wrzucam film o podobnej tematyce. I jeszcze zanim przejdziemy do tematu, to moi drodzy, krótki wstęp, kim jest w ogóle Nocur i co on tak naprawdę nagrywa, więc jeżeli wiecie, kim jest ten youtuber, to po prostu przewincie sobie troszeczkę ten film. Nocur jest youtuberem, który działa tutaj na YouTube od 2017 roku. Mamy na przykład tutaj porównanie, jestem na stronie Social Blade, porównałem sobie te dwa kanały, więc możecie zauważyć, że ja zacząłem tak naprawdę na przełomie 2021-2022 roku. Tu macie ilość wyświetleń, które zostały wygenerowane przez oba kanały. Niebieską kreską jestem zaznaczony ja, czerwoną jest zaznaczony Nocur. Tutaj mamy ilość subskrypcji, która w magiczny sposób nam się zepsuła na tej stronie. Czekajcie, odświeżę to. O, teraz jest. To jest ilość subskrypcji, a to jest ilość wyświetleń. Jeśli chodzi natomiast o inne dane, to tutaj mamy ilość dziennych wyświetleń no i przewidywania, więc to już sobie zostawimy. Tak mniej więcej chciałem wam tylko pokazać jak wygląda obecna sytuacja właśnie na YouTubie pod kątem nocura i właśnie mnie Wracamy, moi drodzy, do meritum, do sedna problemu, także zobaczcie. Mój film ukazał się wczoraj, ale był nagrany znacznie wcześniej. Stali widzowie na pewno powinni wiedzieć, że ja nagrywam swoje filmy z wyprzedzeniem i to często z dużym wyprzedzeniem. Często bywa tak, że nie jestem w stanie nagrać po prostu wielu filmów w danym czasie, więc zdarza się, że nagrywam filmy nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Zobaczcie, jak to było tutaj. To jest ten film, do którego przyczepił się Nocur. Tak sobie go nazwałem, zobaczmy, na właściwości. Ja nagrałem ten film 3 stycznia o godzinie 20.01. Film Nocura został opublikowany na pewno później, ponieważ został wrzucony dwa tygodnie z hakiem, a mój film został tak naprawdę opublikowany trzy tygodnie temu. To tak naprawdę powinno zamknąć już dyskusję na temat tego, kto od kogo kopiuje, ponieważ nie byłem w stanie obejrzeć filmu Nocura wcześniej. Bo nie był on publiczny. Jeśli ukradłem mu film, to musiałem go obejrzeć, a przecież go nie opublikował zanim ja tworzyłem ten film, więc nie jest możliwe, żebym go po prostu obejrzał. No chyba, że mam jakieś cudowne zdolności, dzięki którym byłbym w stanie przewidzieć, co akurat nocór nagra, no ale wtedy raczej nie zajmowałbym się nagrywaniem filmów, tylko poszedł do totolotka i strzelił sobie pięć razy z rzędu szóstkę i nie musiał już więcej po prostu pracować. Także moi drodzy, tutaj jest jasne wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja właśnie z tym filmem. Ostatnio używany 6 minut temu, ponieważ sobie sprawdziłem przed nagrywaniem filmu, jak to dokładnie wygląda. Mogę Do wam pokazać. Film na pewno mamy jeszcze troszkę czasu, nic nie stoi na przeszkodzie, by zastanowić się, o, jak kolejny farming. Wyciszę sobie go, żeby mnie tu było słychać. W każdym razie, oczywiście, jest to film, który wrzuciłem na YouTube. A. Kto oglądał, to na pewno wie. Pozwólcie teraz, że odniosę się do zarzutów, które napisał mi nocor w komentarzu. Kolego, chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Ciekawy wstęp. To nie pierwszy film, który jest skopiowany ode mnie. Wybacz mi, niestety nie oglądam Twoich materiałów, bo po prostu nie mam czasu, więc wszelkiego rodzaju podobieństwa są po prostu przypadkowe. Na poprzednie przymykałem oko, bo sam w tej kwestii do końca czysty nie byłem kiedyś. Okej. Okay. Ale tutaj chodzi o coś innego. Ludzie wiele razy posądzali mnie o kopiowanie, gdzie to okazuje się, że to ja jestem kopiowany. Ciężko mi przeczytać takie zdanie, ponieważ w ogóle nie ma tu interpunkcji, ale mniejsza z tym. Widzę, jaką masz pazerność na liczby i wszelki content jaki jest. Chciałbym, żebyś to rozwinął troszkę. No bo cóż, pazerność na liczby nie do końca rozumiem o co tutaj ci chodzi. Ja po prostu się bawię YouTubem, robię to, co lubię, mnie to cieszy, wszelki content jaki jest, robię po prostu to, co lubię i tyle. Nie ukrywam, że do momentu wypuszczenia przez Ciebie tego materiału szanowałem Cię i uważałem za wartościowego twórcę, ale jak widać czas weryfikuje. No to cieszę się, że miałem przynajmniej troszkę szacunku w przeszłości. Ciekawa sprawa, że nie ma komentarzy, które by sugerowały o kopiowaniu. Ktoś tutaj chyba usuwa. Hmm, odniosę się do tego... Ja generalnie nie kasuję komentarzy, dlatego że dla mnie konstruktywna krytyka jak najbardziej jest ok. Jak widzisz, ten komentarz też nie został skasowany. Można sobie go obejrzeć. Twój drugi komentarz, do którego odniosę się za chwilę, również został, można powiedzieć, zostawiony. Absolutnie nie został skasowany. Przyznaję się bez bicia. Kasuję komentarze, ale kasuję przede wszystkim komentarze. Fejkowych kont, które rozsyłają linki do stron dla dorosłych, bo tak na YouTube można, oraz nie toleruje również po prostu szeroko pojętych wulgaryzmów. I takie komentarze są faktycznie kasowane. Cała reszta zostaje. Z tym, że po prostu nie było komentarzy, które trzeba by było kasować, ponieważ ludzie nie widzą problemu w tym, co robię, i to chyba jest tutaj sednem sprawy. A co do tego, co napisałeś w opisie, to sorry, ale twój idol Kador uważa inaczej. Kiedyś zrobiłem podobny materiał do niego, to od razu zostałem zlinczowany i zmuszony do podania linków, z których się inspirowałem. Tutaj pojawia się temat opisu filmu, więc pozwólcie, że ja wam go teraz pokażę. Opis, o którym mówi, moi drodzy nocór, jest zaznaczony tutaj. Bardzo często było tak, że sporo nowości najpierw pojawiało się w modach, a dopiero później w grze. I kto oglądał na przykład Kadora albo innych zagranicznych YouTuberów, albo po prostu grał sobie w farminga, to doskonale wie, że bardzo dużo nowości było najpierw właśnie w modach. Leśnictwo weszło w farmingu 15, ale ja leśnictwem bawiłem się już w farmingu 13, ponieważ były na to mody. Oczywiście nie były one bardzo dopracowane, ale to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Mój film przede wszystkim miał za zadanie pokazać luźną polemikę, o czym wyraźnie wspomniałem w opisie, finalna wersja kolejnego farminga o ile będzie może się znacząco różnić, ponieważ ja nie wiem czy będzie w ogóle kolejny farming. Zdanie w tym filmie ma wyłącznie charakter subiektywny i chciałem jeszcze dopisać, że, dopisałem właściwie, zanim napiszesz inny komentarz, że inny youtuber nagrał podobne filmy, a ja nie mam takiego prawa, to zastanów się, czy nie powinieneś mieć bana na internet. Może było to mocne, może uraziło to w jakiś sposób Nocura, nie wiem, natomiast chodziło mi tutaj tylko i wyłącznie o to, że mnóstwo youtuberów decyduje się na taką polemikę i pozwolę wam to teraz pokazać. Gdy wejdziecie sobie na YouTube i wpiszecie w Farming Simulator 25, to oczywiście znajdziecie mnóstwo filmów na ten temat, czy to polskich, czy angielskich, czy nawet niemieckich. Zobaczcie. Na przykład, MySocial dwa lata temu nagrał tutaj informacje na temat potencjalnego Farminga 23. Oczywiście, ja nie pokazuję teraz wiadomości na temat tylko Farminga 25, tylko pokazuję całą polemikę, która po prostu była na temat przyszłych farmingów. MySocial nagrał taki film dwa lata temu. Na temat kolejnego Farminga wypowiedział się również Legendary Drop 4 miesiące temu. Czy to oznacza, że jeżeli Legendary Drop nagrał film na temat potencjalnego Farminga 23, 24, 25 czy jeszcze jakiegoś innego, to oznacza, że no cóż, czy ja nie mogę już nagrać takiego samego filmu? No moim zdaniem nie. Idźmy sobie dalej. Farming Simulator 23 Android. Tutaj mamy kolejną polemikę zrobioną 8 miesięcy temu. Następnie kolejny kanał, na przykład. Tutaj mamy, moi drodzy, na przykład zgłoszenia z y, kanału King Mods. Uważam, że to jest świetny kanał, który również pokazuje bardzo ciekawe mody i jak widzicie, też pokazuje różne rzeczy, które w kolejnym farmingu mogłyby się pojawić. Tutaj na przykład mamy film na temat potwierdzenia Farminga 25, też luźna polemika. Transmisja odbyła się 3 dni temu, kanał 118 tysięcy subskrypcji. Więc moi drodzy, no cór, nie byłeś pierwszy, nie jesteś pierwszy i naprawdę bardzo wiele kanałów decyduje się na to, żeby sobie luźno pogadać na temat tego, co możemy po prostu mieć w kolejnych farmingach. Nie ma w tym niczego złego. Nikt tutaj nie narusza nikogo prawa autorskich, bo to akurat mnie w ogóle bardzo śmieszy. <laughs> Po prostu każdy przedstawia filmy na swój sposób. Ja zebrałem swoje rzeczy, ty zebrałeś swoje, każdy zrobił o tym film. Widzowie decydują, który film będzie lepszy. Twój się wybił, 116 tysięcy wyświetleń. Gratuluję, chciałbym, żeby mój film miał chociaż połowę tego, no ale jak wyjdzie, zobaczymy. Absolutnie nie uważam, że to jest jakakolwiek kradzież. Natomiast, żeby już tak naprawdę tutaj pokazać, że absolutnie nie sugerowałem się tobą, to omówię sobie teraz krok po kroku. Czym sugerowałem się w moim filmie. To jest nawiązanie do końcówki Twojego komentarza, a mianowicie zmuszenie do podania linków, z których się inspirowałem. Nie wiem co Kador robił, jest moim idolem w związku z tym, co zrobił dla farminga, jak to nagrywał, bo po prostu dobrze mi się go oglądało. Natomiast ja nie wnikam w Wasze wewnętrzne dyskusje, spory i itd. To nie jest moja sprawa, nie znam tematu, więc się po prostu na to nie wypowiem. Jeśli chodzi o linki, z których się inspirowałem, zaraz zobaczysz tak naprawdę. Co było inspiracją do moich filmów? To jest moja opinia na ten temat, kończąc ten komentarz, ale strasznie słabo z twojej strony, bo naprawdę za innego gościa cię uważałem. Bardzo mi przykro, że czujesz się urażony, no ale cóż, nic z tym nie zrobię. No nie wiem, postaw się na moim miejscu teraz i dajmy na to, że ja od jutra robię serię typy graczy, to co byś wtedy zrobił? Wtedy piszemy razem, to taka ciekawostka, bo założę się, że od razu leciałyby do mnie maile, że kopiuję. Takie moje zdanie. Cóż, ciężko mi się czyta ten komentarz, ponieważ jest y, z kilkoma błędami oraz bardzo dużo właśnie interpunkcji. Tutaj, tutaj, troszkę, troszkę interpunkcja leży, więc ciężko mi go było przeczytać. Musiałem kilka razy sobie go przeczytać na sucho, żeby teraz było to względnie płynnie. Natomiast już pozwól, że się odniosę do tego krok po kroku. Postaw się na moim miejscu i dajmy na to, że ja od Rutia, od jutra robię serię typy graczy. No rób sobie, ja nie widzę w tym żadnego problemu. To, że ja nagrywam typy graczy nie oznacza, że żaden inny youtuber tego nie może zrobić. Może nagrasz to lepiej ode mnie i będziesz miał więcej wyświetleń, przecież ja z tym nie mam problemu. Chcesz? Nagrywaj, proszę bardzo. Założę się, że od razu leciałyby do mnie maile, że kopiuję. Nie wiem, ja przynajmniej w życiu mam co robić i na pewno nie będę do ciebie pisał maili, że kopiuję. Jedynek, co się może wydarzyć to fakt, że dużo widzów po prostu stwierdzi... Że po prostu kopiujesz materiał i będą cię linczować w komentarzach, natomiast mm, to jest tylko i wyłącznie moje luźne przypuszczenie i sugestia. Jeżeli chcesz nagrywać typy graczy, proszę cię bardzo, ja nie będę miał z tym absolutnie żadnego problemu. Jeśli natomiast chodzi o inspirację do mojego filmu, to przejdźmy w takim razie po kolei. W moim filmie na temat tego, czego spodziewałbym się do Farminga 25, wspominałem o pustych mapach, na których nic się nie dzieje, i odwołałem się tutaj do mapy Las Silver Run. Więcej o tym mówiłem w filmie na temat największych niedoróbek w Platinum DLC. Film, oczywiście, ukazał się już jakiś czas temu, ale nagrany był również sporo, sporo wcześniej. Następnie omawiałem Upgrade Fabryk. Niestety miał być o tym film, jednak go nie ma, ze względu na to, że modzik był w tamtej chwili zbagowany. Czekałem na nowszą wersję i zdecydowałem się po prostu najpierw wrzucić ten mod do mojej luźnej polemiki. A w najbliższym czasie najprawdopodobniej nagram film na temat właśnie Upgrade'u Fabryk, bo mod jest uważam bardzo ciekawy. Później przeszedłem do nowych upraw. O Season Passie zrobiłem wiele odcinków, także kto oglądał mój kanał, to na pewno wie, że nowe uprawy na pewno zostaną dodane już do Farminga 2022 o czym też wspomniałem w moim materiale. Jeśli chodzi o nowe zwierzęta, to już dawno, dawno temu nagrałem prezentację mapy Hofbergman, która była inspiracją właśnie do tego, by nowe zwierzęta pojawiły się w kolejnym farmingu. Otwierane drzwi to jest znowu temat z mojej kopalnianej serii, która była nagrywana już chyba z pół roku temu. Spruchniałe drzewa to było zgłoszenie od widza na Discordzie. Scenariusze jest to mój autorski pomysł, aczkolwiek nie ukrywam, że inspirowałem się tutaj City Skylines, gdzie uważam, że scenariusze robią naprawdę świetną robotę. Podobną rzecz chciałbym mieć w farmingu, ale tak jak mówię, jest to moje tylko i wyłącznie prywatne zdanie. Fizyka gleby to po prostu musi być. Nawet odwołałem się do ciebie, że wspominałeś o tym wielokrotnie w swoich filmach, widzowie mi o tym mówili. Gdy widziałem nie wiem, jeden, może dwa twoje filmy tak urywki to akurat też mi się to przewinęło, więc wiem, że o tym wspominałeś, Kador o tym wspominał wielokrotnie, ale też inni youtuberzy, ponieważ temat fizyki gleby przejawia się no, przynajmniej od 5 lat, więc cóż, ja zaznaczyłem, że może mieć ona dla mnie niewielki wpływ, nie oczekuję cudów, natomiast temat sam w sobie moim zdaniem jest jasny. Nowy silnik gry. Inspirowałem się tutaj oficjalnymi filmami od Giantsa, dlatego że po tym jak je obejrzałem uważam, że obecny silnik gry niestety, niestety, ale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Również moje prywatne zdanie, natomiast bazowałem tutaj na oficjalnych filmach Giantsa. Jeśli chcesz sobie je zobaczyć, to po prostu wejdź na kanał Giants Software, będziesz miał wszystkie informacje. Optymalizacja. Tak. To był kolejny temat, który się pojawił zarówno w twoim jak i w moim filmie. Natomiast skąd ja go wziąłem? Przede wszystkim stąd, że wielokrotnie zżymałem się na liveach właśnie na optymalizację. Jeżeli byś się je oglądał, to byś wiedział, że na przykład bardzo często irytowałem się zmieniając kamerę, właśnie z tej zewnętrznej kamery na kamerę wewnętrzną, oraz na przykład niesamowicie irytowało mnie bardzo długie synchronizowanie się pomiędzy graczami, gdy graliśmy na przykład na mapce Las Silver Run. Także optymalizacja również jest moim Pomysłem, który był już zapisany na mojej liście do stworzenia tego filmu co najmniej od dwóch miesięcy. Jeśli natomiast chodzi o usunięcie rażących błędów, to przecież pokazałem jej niedawno w osobnym filmie. Także myślę, że tutaj temat jest załatwiony. Nie inspiruję się tobą, po prostu nie oglądam Twoich materiałów, ponieważ po prostu nie mam też na to czasu, więc wszelkiego rodzaju podobieństwa są przypadkowe. Jeśli chodzi o komentarze, to wydaje mi się, że bardzo dobrze ci tutaj odpisało wiele osób właśnie pod moim filmem, dlatego, że doskonale pokazali problem. Tak naprawdę czepiasz się nie wiadomo czego, a sytuacja jest moim zdaniem prosta. Na koniec komentarz, który przyznam szczerze mocno mnie rozbawił, ponieważ pojawił się komentarz Ukradłeś film od Nocura, zgłaszam cię. Aż chciałem się zapytać, do kogo mnie zgłasza na policję, na prokuraturę. Już dzwonimy do prokuratury! Czy po prostu zgłasza ten film do YouTube'a, tak czy inaczej? No cóż, czekam na rozwój wypadków i czekam, aż przyjdzie mi na pocztę zgłoszenie. Natomiast Nocur V2 domyślam się, że jest to twoje drugie konto, jeżeli nie, to cóż przepraszam, ale no wygląda na to, że jednak jest to twoje drugie konto ze względu na to, że to jest Nocur V2 założone wtedy, kiedy mniej więcej straciłeś dostęp do swojego głównego kanału. No i oczywiście też logo jest bardzo podobne. No i napisałeś, jeżeli to ty, ukradł i się jeszcze nie odniesie. Kawał pajaca i tyle w temacie. No cóż, jeżeli uważasz, że dyskusję powinniśmy prowadzić na takim poziomie, to w porządku, ale ja w niej nie będę brał udziału. Jeżeli twierdzisz, że jestem kawałem pajaca, w porządku, masz do tego prawo. Natomiast ja w takim razie pozwolę sobie zostawić dla siebie to, co mogę myśleć na ten temat. Nie będę tego szerzej komentował. Cóż, dzieci w przedszkolu wiedzą, że kto się przezywa, tak samo się nazywa. Chcesz nagrywać typy graczy? Proszę cię bardzo, ja nie będę miał z tego powodu bólu tylnej części ciała. Mam dla ciebie radę, wyjmij kija z dupy, dlatego że to, co piszesz tutaj, no cóż, zrobiłeś mi po prostu temat na dodatkowy odcinek i tyle. Nie miałem w planach go nagrywać, ale skoro tak uważasz, skoro. Tak uważasz, że jest dobrze, proszę cię bardzo. Ja oczywiście odniosłem się do tego wszystkiego, co napisałeś tutaj pod moimi filmami, czy pod moim filmem właściwie. Mam nadzieję, że temat jest zakończony, zamknięty. Nie mam zamiaru do tego więcej wracać. Także życzę Ci wszystkiego dobrego, dokładnie tak samo, jak życzyłem Ci w trakcie odcinka sylwestrowego, specjalnego odcinka sylwestrowego. Życzę Ci nocur wszystkiego dobrego w 2023 i niech wyświetlenia idą w górę. Życzę Ci w takim razie wszystkiego dobrego jeszcze raz, dużej ilości subskrypcji. No i cóż, niech Twoje filmy się oglądają. Ale takie wycieczki osobiste to możesz zostawić dla siebie. Tak mi się wydaje, że wszystkim nam wtedy będzie żyło się lepiej. No to to by było moi drodzy widzowie na tyle. Jeżeli macie tutaj jakieś komentarze, to śmiało podzielcie się nimi. Bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądać wasze zdanie. Natomiast mam nadzieję, że temat jest już zamknięty, że nie będę musiał do tego wracać. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, no to naprawdę szacunek, ponieważ to nie był film o farmingu, tylko film związany z czymś zupełnie, zupełnie innym. No i cóż, widzimy się w takim razie w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że obejrzałeś też dzisiejszy materiał z Rafta. Nowa gra na kanale u mnie. No i trzymaj się, do zobaczenia w takim razie w kolejnych materiałach. Cześć!